Rusza kolejna edycja bezpłatnych warsztatów dla mam w nowej stacji. Aktywne mamy, działamy. Podczas spotkań mamy będą miały okazję uczestniczyć w wartościowych zajęciach, które mogą pomóc pokonać kilka trudności związanych z rodzicielstwem. Po jakby sukcesie edycji przedwakacyjnej, gdzie oddałam te prowadzenie warsztatów tak na próbę dla dwóch ekspertek, dla Dyty Schorskiej-Szczęsnej, coachini i dla Magdaleny Brudnickiej, blogerki książkowej. Tak naprawdę na prośbę grupy kontynuujemy spotkania z tymi dwoma ekspertkami. Zeszłym razem robiliśmy to w trybie naprzemiennym, a teraz postanowiłam zrobić cykl, że 5 spotkań, pierwszych będzie miała Edyta i to będzie właśnie taki cykl o trudnych emocjach, rozwojowy z coachinią. Świetna okazja, żeby zgłębić jakby samo odczuwanie, trochę dowiedzieć się o sobie i w ogóle się rozwijać bezpłatnie. A to są takie informacje, które są tak naprawdę dosyć drogie, więc mega się z tego cieszę, że to dziewczyny mogą robić bezpłatnie. A potem 5 kolejnych spotkań Magda będzie nas edukowała z zakresu czytania książek i również będziemy poruszać temat emocji. Magda jest wspaniałą ekspertką i dobierze książki i będą mogły mamy tak naprawdę trudne emocje przerabiać czytając wieczorem czy w ciągu dnia dzieciom, co jest po prostu ekstra. Tym razem będziemy rozmawiały o trudnych emocjach, o tak zwanych trudnych emocjach, które gdzieś tam są przez nas zamiatane pod dywan, a nie powinny być, bo to są emocje dla nas równie ważne jak tak zwane emocje pozytywne, dużo dobrego z nich wynika. I tak dzisiaj spotykamy się pierwszy raz, kolejne spotkanie za tydzień i tak będziemy się spotykać przez 5 tygodni w nowej stacji w klubie Aktywne Mamy Działamy. To jest gniew, wstyd, złość, poczucie winy, lęk i głównie będziemy skupiały się na mamach, no bo to mamy przekazują później te emocje i swoim rodzinom, i w konsekwencji dzieciom. Życie to jest jakby sinusoida i tych dobrych emocji, i tych złych emocji. I jedne wpływają na drugie i nie ma czegoś, nikt z nas nie jest wiecznie szczęśliwy. Tak? Poprzedni cykl spotkań, które miałyśmy z mamami przed wakacjami właśnie dotyczył tych pozytywnych emocji i tak zwanego poszukiwania szczęścia. Tylko teraz chodzi o to, żebyśmy my się nie zagoniły, nie były w tej gonitwie ciągłej w poszukiwania szczęścia, bo życie takie nie jest. Więc tym razem będziemy odczarowywać, obalać mity złych emocji, które tak naprawdę nie są złe. Warsztaty odbywają się w wybrane środy od września do listopada. Zawsze to jest pierwsze piętro nowej stacji, pokój wyciszeń, obok lokalu F4. Zachęcam śledzić Facebooka Aktywne Mamy Działamy, bo tam zawsze mówimy, kiedy można się zapisać. Zainteresowanie warsztatami jest spore, ale są jeszcze wolne miejsca. Spotkania Aktywne Mamy Działamy to świetny sposób na znalezienie chwili oddechu w ciągu monotonnego tygodnia, okazja do spotkania z innymi mamami w przyjaznej, wspierającej i nieoceniającej atmosferze.